Sport w Republice, Rafał Kasprzak, dobry wieczór Państwu. Hit 20. kolejki PKBP Ekstraklasy zakończony podziałem punktów. Legia Warszawa po szalonym meczu zremisowała u siebie z Krakowią 2-2. W piątek Raków Częstochowa tylko bezbramkowo zremisował ze Stalą Mielec. Szansę tą chciała wykorzystać Legia Warszawa i zmniejszyć swoją stratę do zespołu Marka Papszuna do 5 punktów. Łatwo powiedzieć, trudniej wykonać. Krakowia przy Łazienkowskiej okazała się twardym orzechem do zgryzienia. Ponadto to wręcz pasy było krok od zgarnięcia kompletu oczek. Goście już w 9 minucie objęli prowadzenie, a do siatki wojskowych trafił Michał Rakoczy. W drugiej odsłonie Legii szło jak po grudzie, a w dodatku rzutu karnego nie wykorzystał Josue. Uporczywe ataki w końcu jednak przyniosły efekt i w 80 minucie do remisu doprowadził Maik Nawrocki. Zaledwie 120 sekund później Krakowia znów wyszła na prowadzenie po golu Jakuba Jugasa. Chwilę przed końcem regulaminowego czasu gry stołeczni zdołali wydrzeć remis po trafieniu Tomasa Pekharta. Ostatecznie hit 20 serii gier zakończony remisem 2-2. Popełnialiśmy proste błędy, które skutkowały utratą bramek. Walczyliśmy do końca, jestem usatysfakcjonowany postawą moich piłkarzy, ale nie jesteśmy zadowoleni z końcowego wyniku. Remis ten traktujemy jak porażkę. Budujące jest to, że u nas w szatni po tym meczu panował bardzo duży niedosyt, złość, rozżalenie, bo bardzo chcieliśmy, byliśmy bardzo blisko wygrania tego meczu. Raków Częstochowa pozostał liderem Ekstraklasy z 7 punktami przewagi nad drugą w zestawieniu Legią Warszawa. Na podium rozgrywek zaś umacnia się Lech Poznań, który do stołecznych traci już zaledwie 3 oczka. FC Barcelona ucieka Realowi Madryt. Duma Katalonii pokonała Villarreal, a jednym z bohaterów meczu został Robert Lewandowski. Bezcenne zwycięstwo w niedzielę odniósł także Manchester City. Obywatele w oczekiwaniu na wyrok od władz Premier League dotyczące oskarżeń o oszustwa finansowe stara się robić swoje i gonić prowadzący w tabeli Arsenal Londyn. Zespół Pepa Guardioli wygrał u siebie z Aston Villą 3-1 po golach Rodrigo, Kündogana oraz Mareza. The Citizens zmniejszyli dystans do kanonierów do 3 punktów, a już za 2 dni oba kluby zagrają ze sobą w Londynie na Emirates Stadium. Kansas City Chiefs nowymi mistrzami NFL w legendarnym finale Super Bowl pokonali Philadelphia Eagles 38-35. Kibice minionej nocy obejrzeli świetne widowisko. Potyczka Kansas City Chiefs z Philadelphia Eagles dostarczyła mnóstwa emocji, a walka o mistrzostwo toczyła się do ostatnich sekund. Rzecz jasna, całe święto Super Bowl dopełnił koncert w przerwie meczu, a w tym roku jego gwiazdą była będąca w ciąży Rihanna. Do tego oczywiście słynny blok reklamowy, podczas którego odnotowano rekordową sumę 7 milionów dolarów za pojedynczy 30-sekundowy spot. To co najważniejsze jednak, wydarzyło się na boisku. Tam z początku lepiej radzili sobie futboliści z Philadelphia. Eagles do przerwy prowadzili różnicą 10 punktów, a po 3 kwartach utrzymali przewagę w wysokości 6 oczek. W ostatniej odsłonie pojedynku ekipa z Kansas City dokonała cudu i wręcz rozgromiła rywali. 2 touchdowny okraszone dodatkowymi punktami oraz gol z boiska za 3 oczka autorstwa Harrisona Butkera dały końcowe zwycięstwo 38-35. Dla Kansas City Chiefs to 3. tytuł NFL w historii. Wcześniej w Super Bowl triumfowali w roku 1970 oraz 2020. Eurobasket niestety nie dla reprezentantek Polski. Biało-czerwone, choć wygrały ostatnie 2 potyczki w eliminacjach, to w końcowym rozrachunku nie zdołały zająć lokaty gwarantującej awans na turniej finałowy. Reprezentantki Polski na zakończenie eliminacji nie miały łatwego zadania. Musiały wygrać 2 mecze i w dodatku liczyć na korzystne rozstrzygnięcia w pozostałych spotkaniach. Biało-czerwone dały z siebie wszystko. W pierwszej pokonały u siebie pewne awansu Turczynki 76-72, a na koniec eliminacji ograły na wyjeździe Słowenki 65-58. To były bardzo dobre występy naszych koszykarek, które jednak niestety nie dały tego co najważniejsze, czyli biletów na tegoroczne Mistrzostwa Europy. Polki zajęły w grupie 2. lokatę z dorobkiem 10 punktów. Tyle samo oczek w klasyfikacji drużyn z drugich miejsc miało aż 10 zespołów. Biało-czerwone przegrały przez gorszy bilans małych punktów i ostatecznie nie wystąpią na 4. Eurobaskecie z rzędu. Iga Świątek rozpoczęła dzisiaj 43. tydzień z rzędu na prowadzeniu w rankingu WTA. Dziś także rozpoczyna się dla niej jeden z najważniejszych momentów obecnego sezonu. Polka wraca na kort i będzie broniła wywalczonego przed rokiem tytułu w Doha. To właśnie od tej imprezy w 2022 roku rozpoczęła się jej fenomenalna i rekordowa seria zwycięstw oraz tytułów. Rozstawiona z jedynką Świątek, by obronić zdobyte punkty, musi więc dotrzeć do finału. Zmagania rozpocznie od drugiej rundy, a jej przeciwniczką będzie najprawdopodobniej Danielle Collins. Później zaś po drugiej stronie siatki stanąć mogą Wiktoria Azarenka, Coco Gauff czy też Petra Kwitowa. W drugiej części drabinki udział biorą również m.in. Maria Sakkari, Caroline Garcia, Paula Badosa, Madison Keys czy też rozstawiona z dwójką Jessica Pegula.
Trzymamy kciuki za Igę Świątek. Na dziś to wszystko. Dobrego wieczoru, do zobaczenia.